Witajcie moi kani, co tam u was? Bo na przykład jak ja to nagrywam, są mega upały, jest mega gorąco, a nie wiem jak wy to widzicie, to już może nie. W sekrecie mi możecie zdradzić, co sądzicie o takich upałach. Czy są dobre, czy są niedobre, czy są średnie. Dla mnie to w sumie obojętne, bo i tak nie wychodzę z domu, tylko na siłownię, a tam jest klima, to jakoś się żyje, nie? No ale w każdym razie dzisiaj sekrety sąsiadów, bo co jest, w sumie to co za dzień to oglądacie? Środa? Chyba tak, no czy może być lepszy dzień na sekrety sąsiadów niż środa? Pewnie, że może być piątek albo niedziela lepsza. Dobra, bo już się zaczynam odklejać i ja nawet nie wiem, o czym ja mówię. Serio, także może lecimy. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy tak naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Sara, ta ładna 25-letnia dziewczyna, mieszka sama. Od jakiegoś czasu jest właścicielką tego trzypokojowego mieszkania. A to jest Adam, dozorca tego budynku. Doceniany przez wszystkich mieszkańców, zawsze jest gotowy im pomóc. Szczególnie Sarze, która ma z nim świetny kontakt. Powiedz mi, jak tam twój współlokator znalazłaś nowego? Wiesz co, byłam nawet dzisiaj umówiona na spotkanie, no ale nie pojawił się, także będę musiała szukać dalej. No zdarza się. Sara zdecydowała się wynająć jeden z pokoi w swoim mieszkaniu. Dziś rano ma spotkanie z przyszłym współlokatorem. No, to życzę miłego dnia w takim razie. No dzięki, dla ciebie też. O, widzę, że jest mój nowy spóźniony współlokator. No to nieźle się zaczyna. No i skąd ta nienawiść, panie Adamie? Każdy się czasami spóźnia. To, że się ktoś spóźnia kilka godzin, to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. I tak, mówię tu o sobie, lubię się spóźnić czasami, zawsze. Ej. No, cześć. Co za spóźnienie, zabłądziłem. Wiesz co, no w porządku, tylko że spieszę się do pracy, także musimy szybko obejrzeć. Adam podejrzliwie patrzy na Maćka. Czy ma powody, aby obawiać się nowego lokatora? Nazywa się Maciek, ja mu ufam. Tyle o Maćkach mówiłem w paradoksach. Nie zaryzykowałby splamienia tego imienia. I to się rymuje, więc to musi być prawda. Następnego dnia rano Sara pomaga wprowadzić się swojemu współlokatorowi. Dziewczyna wybrała Maćka spośród wielu kandydatur. Wydaje się, że jest on idealny pod wieloma względami. Wiesz co, to chyba najmniejsza przeprowadzka, jaką w życiu widziałam. No widzisz, kupuję tylko to, co potrzebne. Super, ale raczej każdemu jest potrzebne więcej rzeczy. Kiedy gdzieś jedziesz na wakacje, walizka wystarcza, ale kiedy się przeprowadzasz, to dwa kartony mogą... raczej na pewno nie wystarczą. Już mu nie ufam i wzrok tam mój się skierował, bo jakiś dziwny robak chodzi po moim softboxie. Laptop, parę kurtek, parę książek, musi wystarczyć. Gaci nie biorę oczywiście, bo nie zmieniam. No, to będziesz mnie musiał tego nauczyć, bo ja kompletnie nie wiem, co robić z niepotrzebnymi rzeczami, a mam ich masę. Spoko, będziemy mieli na to mnóstwo czasu. Co racja, to racja. Cześć! O, cześć Sara. Jak tam? W porządku? Tak, już teraz będzie dobrze. Odetkałem ci, to naprawiłem. Hej. O, Maciek, przedstawiam ci Adama, to jest nasz dozorca. Dzień dobry. Saro, trzeba będzie kupić kratkę małą do zlewu, żeby go na przyszłość nie zapychać. Jasne, kupimy oczywiście. A może jesteście głodni? Chcecie coś do picia? Oh, tak szukałem. Oh, jak miło. Mam co świętować. Nowe mieszkanie, tak. Nowe miejsce, nowa praca. Adam nie wygląda na zadowolonego. Chyba zakochał się w Sarze i jest zazdrosny, ale tylko tak przypuszczam. A ostatnio straciłem trochę dar przewidywania, więc nie wiem, może nie mam racji. No tak, no tak. Dobrze, to ja przyniosę kieliszki. A to ty chyba się z nami napijesz, mam... Nie, nie, no. Nie mogę pić w pracy, taką mam zasadę, więc... No, rozumiem. Wiesz, teraz nie musimy tak do nas często przychodzić, kiedy jest mężczyzna w domu. Tak, a propos, w łazience będziesz potrzebowała jeszcze mojej pomocy? Nie no, naturalnie, kupiłam już wszystkie materiały, także nie wiem, pasuje ci jutro? Może być jutro. W razie gdyby coś nie wypaliło, to mogę być pojutrze nawet. Dobrze, jasne. To nie będę wam przeszkadzał w takim razie. Miłego wieczoru. Czasem i tak trzeba. Dobra, na razie. Na razie, cześć, cześć. A, to było bardzo niezręczne. No i się nie doczekał legitnego pożegnania. Też tak macie, że to jest dla was najgorsza rzecz na świecie, kiedy wystawiacie rękę do kogoś i on nie ogarnia w sumie, że wy chcecie zbić pionę? Tak stoicie jak psychopaci, a przynajmniej tak się czujecie? Cieszyłam się, że mam nowego współlokatora. Choć niestety z poprzednim było podobnie. Najpierw się cieszyłam, no a później już trochę mniej. Awanturował się z sąsiadami, niszczył wspólne rzeczy na korytarzu. No, ale co do Maćka, miałam dobre przeczucia. Maciek i Sara spędzają pierwszy wspólny wieczór. Chcą lepiej się poznać. Masz szczęście, że tyle podróżujesz dzięki pracy. No, w zeszłym roku byłem w Szwecji, Turcji i Kapsztadzie. Miasto było cudowne, dodatkowo tak blisko do morza. Super sprawa.
No ale chyba się nie kąpałeś. Za dużo rekinów. A, daj spokój. Komary zabijają 800 tysięcy ludzi rocznie. Rekiny tylko 40. No patrz, a mimo wszystko prędzej wejdziesz do pomieszczenia, w którym się znajduje komar, niż do basenu z rekinem. No tak. Masz jeszcze jakieś inne statystyki? A, jeżeli nie będę spał 7 godzin, to jutro będę miał straszny dzień. Matko, to która jest godzina? O matko, już 12, dobra, zbieramy się. Nie, nie, słuchaj, nie sprzątaj. Ja posprzątam, jutro wstałem trochę wcześniej. Ale jesteś pewna? Tak. Okej, okay. No to w takim razie ja przygotuję ci chociaż łóżko. Szczerze, to nie sądziłam, że spędzę tak miły wieczór z Maćkiem. Jest inteligentny, zabawny, oczytany. Problem w tym, że odłożyliście sprzątanie na później. Nie wiem czemu, w sensie tam nie było za bardzo co sprzątać, po prostu tam odnieść tą butelkę czy coś. No jakby każdy nawet coś takiego odkładał na później, to byśmy wszyscy nadal skakali po drzewach. Nie żeby skakanie po drzewach było coś złego, tylko nie robimy tego już. Sara była świetna. Dawno nie czułem nic podobnego. Miałem wrażenie, że znałem ją dużo dłużej, niż tak było w rzeczywistości. Ale nie mogłem zrobić nic głupiego. Mogłaby z tego wyniknąć jakaś głupia, niezręczna sytuacja. Kilka dni później Sara nadal jest szczęśliwa, że zamieszkał u niej właśnie Maciek. Adam, dozorca, zwraca coraz większą uwagę na młodą dziewczynę. O, cześć Sara. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. O, dziękuję, ale skąd wiedziałeś? Bo myśli o tobie 24 na dobę, a stalkuje jeszcze więcej. On o niej wie wszystko, on wie nawet rzeczy, których ona jeszcze nie wie. Kiedyś mi o tym powiedziałaś, a wiesz, że ja zawsze o wszystkim pamiętam. No, dziękuję. Widzę, że masz zakupy. Może ci pomogę? Wiesz co, nie, nie, Maciek parkuje motor, zaraz przyjdzie, także pomoże ale mi. Ale to wiesz, dla mnie żaden problem. Nie, 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 ja spokojnie, nie, ja poczekam na Maćka. O. Cześć. Dzień dobry. Daj, pomogę ci. Chodź. Chodź. Musimy się pośpieszyć, jak chcemy coś jeszcze zjeść przed kinem. Wiesz co, tu niedaleko jest taka fajna knajpka, to możemy się tam wybrać. Okej, okay, nastawiam. O, dziękuję. Bardzo lubiłem Sarę. Jest miłą, inteligentną dziewczyną. Wiesz co, zauważyliśmy, że ją lubisz. I że jesteś takim creepem troszeczkę i coś tak czuję, że knockout dzisiaj poleci w stronę Maćka z tej miotły. Jest młoda, nie robiła problemów. Martwiło mnie natomiast to, że oczarowała też tym swojego współlokatora. To taki typ, jestem fajny. Chcę zaliczyć każdą dziewczynę. Co? Po czym to wywnioskowałeś? Ja ani przez chwilę nie pomyślałem, że to jest typ człowieka, jestem fajny i chcę zaliczyć każdą laskę. A teraz sobie wyobraźcie, że ktoś tak mówi o sobie, nie? O, ale jestem fajny. Tak, fajny to idealne słowo określające mnie. A, no i oczywiście lubię zaliczyć każdą dziewczynę. Nie wydaje mi się, żeby to był ten typ człowieka. Sara i Maciek byli razem w kinie. Współlokatorzy zbliżają się do siebie. Świetny film. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale cały czas płakałam. Najbardziej podobała mi się ta scena, w której główna bohaterka pomyślała sobie o życzeniu, zamknęła oczy i znalazła się na bezludnej wyspie. To dosyć banalne. Nie, nie, no co ty. Zamknij oczy i pomyśl życzenie. No fakt, no z Maćkiem dosyć szybko się to wszystko potoczyło. No co ty, minęło 6 minut, to dużo. W 6 minut można zrobić tyle rzeczy, na przykład obejrzeć 6 minut paradoksów. Nie mogłem wymyślić lepszego sposobu na spędzanie 6 minut niż oglądanie paradoksów. Sorki, próbowałem, nie udało się. Spędziłam cudowną urodzinę. A, to się cieszę. Również dzięki tobie. Oj, trochę mi sklepiasz. No, ale powiem ci, że ten. Dostałam trochę pieniędzy od rodziców, także to chyba nie koniec, prawda? Spoko. Wiem, że to nic wielkiego, ale sekundę temu miałaś ściągnięte to coś z ramienia, wiecie, to? Nie wiem, jak to się nazywa, to coś, co by było rękawem, gdyby tu było z rękawkami. No w każdym razie miałaś ściągnięte, teraz ma założone, mimo to, że minęła sekunda i ona tego nie poprawiła. Także no, o, błąd reżyserki, halo! Coś się stało? Nie widziałeś może jakichś pieniędzy na mieszkanie? Nie. Przez co, bo brakuje 200 zł. Nic nie widziałem. No nic, może źle policzyłam. Wieczorem jadę na bardzo ważne spotkanie z klientem. Już mi zostawiasz dla innego. No, ale on akurat jest nam bardzo potrzebny. No dobra, ja tu będę grzecznie czekał. To jednak była spora suma pieniędzy. No i nie wiedziałam, jak mogłam je zgubić. No, ale z drugiej strony to nie takie ważne.
W końcu miłość jest najważniejsza. O, nawet jak cię twój ukochany okrada, to jest super, nie? A tak serio, na 99% kto jest za to odpowiedzialny? No kto? Adam. Zazdrosny Adam, ale czy to może być aż tak oczywiste? Chyba nie wiem. Dobrze, że panią widzę. Właśnie o pani rozmawiamy. Dzień dobry. Cześć, Sara. Słuchaj, wczoraj wieczorem chodzi o to... Chodzi o pani mieszkanie. No ale co, coś się stało? Niech pani nie udaje niewinnej. Wszyscy słyszeli, co się tam działo. Ale to znaczy mnie nie było wczoraj wieczorem, ja byłam na spotkaniu biznesowym w Łodzi. A to jak pani nie było, to ma pani podwójnie złą wiadomość. Adam, ale co się stało? No Maciek puszczał za głośno muzykę, czy...? Nie, nie, nie o to chodzi, ale... To, co się tam działo, to jest po prostu skandal. To jest żenujące, wie pani? Ja rozumiem, że wy mieszkacie sami i możecie sobie robić, co chcecie, ale to, co robicie, to nie musi słyszeć o tym cały budynek, tak? Że tak ładnie powiem, ty idiotko skończona. Przecież przed chwilą ci powiedziała, że jej nie było w mieszkaniu. Ale rozumiem, nie tak łatwo jest nie zapomnieć czegoś, co ktoś ci powiedział sekundę temu. To wymaga sporej mocy obliczeniowej. Rozumie pani, wczoraj do późna wysłuchiwaliśmy jęków. To jest po prostu, jeśli... Nie ale wiem. Nie, nie, to musieliście się pomylić, mnie nie, nie było. Ja się nie mylę, proszę pani, bo Adam tam był i pukał, prawda Adam? Tak, no pukałem, ale nikt nie otworzył, więc nie wiem, o co chodziło. Dobra, to ja przepraszam za całe zajście, postaram się to jakoś wyjaśnić. To... Wydaje mi się, że pani znowu źle trafiła. Co to miało znaczyć? Tylko się odwróciłam, a Maciek już mnie zdradzał i nawet się z tym nie krył. Nie, nie, to była moja wina, byłam zbyt naiwna. Byłaś zbyt naiwna i za szybko ufna. Natomiast nadal myślę, że to sprawa wszystko Adama. Sara jest zdenerwowana, jednak Maciek jest jak zawsze spokojny i miły. Hej kochanie, wszystkiego najlepszego. Nie kupiłem ci wcześniej prezentu, ale pomyślałem, że 3-dniowe urodziny tylko przedłużą przyjemność. Ty sobie żartujesz? Ty sobie ze mnie kpisz? Hej, Sara, ale co się stało? No weź mnie nie dotykaj. Co ja zrobiłem? Przecież... O co chodzi? No właśnie, może mi powiesz, co wczoraj robiłeś. Pewnie nic ciekawego, Maciek nie kłamie, Maciek nie może kłamać, Maćkowie nie potrafią kłamać. Kiedyś się przyjaźniłem z takim Maćkiem i zawsze wiedziałem, jak on kłamał. Słuchaj, zaczynam się bać. Powiedz, o co chodzi. Właśnie spotkałam panią Szostak, która razem z Adamem opowiedzieli mi, że przez całą wczorajszą noc było słychać jęki z naszego mieszkania. Tylko, że mnie w tym mieszkaniu wczoraj nie było. Słuchaj, mnie też nie było. Byłem do pierwszej w nocy w biurze. Potem prosiłem jeszcze z chłopakami na piwo, wróciłem dopiero około godziny 3. To trwało parę godzin. Nawet pukali do drzwi. Słuchaj, to może z jakiegoś innego mieszkania. Nie wiem, echo poniosło cokolwiek, a to na pewno nie byłem ja. Słuchaj, jeżeli chcesz, możesz zadzwonić do chłopaków ode mnie z firmy. Oni ci to wszystko potwierdzą. Sara, przecież wiesz, że mi na tobie zależy, nie zrobi mi ci czegoś takiego. A skąd ma to wiedzieć? Jak ma ci zaufać? Przecież znacie się jakieś 10 minut. Pomyślcie sobie, dobra, Adam mógł kłamać z tą sytuacją, ale tamta baba, no jaki ona miała w tym interes? A no ja myślę, że żaden, ja myślę, że to po prostu był taki osiedlowy babulec, który kiedy jest okazja siać ferment, to ona go z chęcią zasieje. Kupiłem ci prezent. Naprawdę mogłam być naiwna, ale on był szczery. Jak jednego wieczoru można być takim dupkiem, a następnego dnia tak czarującym facetem? On musiał mówić prawdę. Sara zdecydowała się zaufać Maćkowi, ale Adam ma ciągle wątpliwości. Może ty jesteś zbyt naiwna? No ale to co, mam dzwonić po wszystkich jego kumplach i sprawdzać alibi? Adam na 100% by coś takiego zrobił. W sumie to pewnie już faktycznie to zrobił. Wie wszystko o Maćku, nie mógł znaleźć żadnych brudów, więc postanowił je stworzyć. Mężczyźni, którzy czują się winni, bardzo często kupują prezenty. Nie, nie, wiesz co Adam, ja myślę, że jednak posuwasz się trochę za daleko. Mieszasz się w nie swoje sprawy. No, wiesz, Sara, nie wiem, czy to nie moja sprawa. Sprawy, które zakłócają życie lokatorom, no to jakby nie było, też są moimi sprawami. Sara, przepraszam. Ja się po prostu o ciebie martwię i no, nie chcę, żebyś cierpiała. Dobra, ale ja jestem dużą dziewczynką i sama potrafię o siebie zadbać. Także, wiesz co, no, przepraszam, ale spieszę się. No, rozumiem. W tym momencie Adam przesadził. Zaczynał mnie już denerwować. No właśnie, widzicie jak jest efekt tych działań? Zaczyna ją denerwować. A pewnie w jego głowie to wygląda bardziej tak, że o, teraz jej tak zaimponuje, musi się we mnie zakochać. Uda się, co może pójść nie tak? Następnego dnia Sara odkryje coś, co na nowo wzbudzi jej podejrzenia. C-
to jest? Co to jest do cholery? Nie wiem, stringi? Jaja sobie ze mnie robisz? Nie no, serio, też mi się wydaje, że to są stringi, nie żartuję. Ale może się mylę? Może to kardigan, może to jest peruwiańskie poncho? I swoją drogą zapomniałem o tym, że muszę kupić peruwiańskie poncho. Nie da się być szczęśliwy bez peruwiańskiego poncho. Mydlisz mi oczy wielką miłością, a później zdradzasz mnie przy pierwszej lepszej okazji? Nienawidzę cię! Wynoś się z mojego domu! Jeszcze pewnie mnie okradłeś, żeby mieć na kolację z tą dziwką! Wynoś się! Proszę... Na pewno jest jakieś nieporozumienie. Na pewno nie są twoje majtki? A co ty myślisz, że ja swoich stringów nie potrafię rozpoznać? Bierz te gacie i spierdolę z mojego domu! Nie wiedziałam, jak on mógł zrobić coś takiego. Był tak przekonujący, że naprawdę uwierzyłam, że mnie kocha. No bo cię kocha! Adam jako dozorca ma klucze do mieszkania zapewne. I co to za problem wtedy podłożyć stringi? Sara jest załamana. Chce się zwierzyć Adamowi, który zawsze z chęcią ją wysłuchuje. Herbata dobrze ci zrobi, napij się. Dziękuję. A teraz nie mógł już zaprzeczyć. Znalazłam stringi pod kanapą. Wyobraź sobie, takie straszne upokorzenie. Naprawdę mi przykro, Sara. To naprawdę wredny typ. Powinnam ci była od razu zaufać. No ja zawsze się pakuję w jakieś głupoty. Nie przejmuj się, jesteś młoda. Wszystko się ułoży. No tak, ale ja myślałam, że to coś poważnego. A teraz na szczęście cudowny, miły, kochający Adam jest przy tobie tutaj, żeby ci pomóc. Otrząśnij się, Sara, jak ty możesz nie widzieć tego, co tu się dzieje? Widać, że nie studiuję psychologii. Ja studiowałem, tak, mówiłem wam już, na uczelni psychopatycznej imienia Krzysztofa Żmudy. A ty mi od razu mówiłeś, dlaczego ja byłam taką straszną idiotką. Przepraszam cię za wczoraj. Nie przejmuj się. To jest nieważne, co było wczoraj. Teraz jest wszystko okej. Nie, bo ja byłam dla ciebie niedobra, a tak naprawdę to tylko ty się o mnie troszczysz. Sara, zawsze możesz na mnie liczyć. Jak będziesz potrzebowała, zawsze tutaj będę. Chyba powinnam była bardziej słuchać Adama. W końcu nie był już dzieckiem. Był spokojny, dojrzały. Dojrzały? Oj, nie. Jego zachowanie nawet w najmniejszym stopniu nie jest dojrzałe. No chyba, że nie mam racji, to wtedy możecie nazwać mnie błaznem. Może? Proszę, proszę. Nazajutrz przyjęła jego zaproszenie na kolację. Dziewczyna miło spędza wieczór. Pyszne to wino, ale następnym razem muszę cię zaprosić do siebie na jakąś przekąskę. Albo może nawet moją specjalność, potrawę z Japonii. Mam nadzieję, że mi zdradzisz przepis na tą super potrawę japońską. Nie no, naturalnie, jak tylko mnie odwiedzisz. Nie ma sprawy. Obiecuję, że przyjdę. A tak a propos sekretów, to masz jakąś narzeczoną? O nie, Adamowi się udaje, w sensie zaraz pewnie sam się zdemaskuje, ale póki co mu się udaje. Denerwuje mnie sam fakt, że to teraz działa, te jego wcześniejsze działania działają, to nie ma sensu. Nie, wiesz, byłem żonaty i dozwiedliśmy się jakieś 3 lata temu. A dzieci? Nie, mieliśmy tylko siebie. Wiesz, to była bardzo fajna historia, ale nie dogadaliśmy się i w sumie nie tęsknię za tymi czasami, kiedy byłem żonaty. No ale teraz chyba zakochałem się na nowo. O, w kim? Wiesz, no w sumie bardziej myślę na razie o kimś. Ale o kim? Powiem ci, jak mnie zaprosisz na tą kolację do siebie. Trzymam za słowo. Miałem nadzieję, że nie byłem zbyt dosłowny. Nie no co ty, nikt się niczego nie domyśla. Jeśli Sara nie potrafi czytać ci w myślach, to jesteś bezpieczny. Kilka dni później Sara spotyka Maćka, którego nie spodziewała się już zobaczyć. Ej. Czego chcesz? Potrzebuję z tobą porozmawiać. Ale ja nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Ale błagam cię, to nie zajmie długo, pozwól mi się wytłumaczyć. Potrzebuję tylko chwili. No, słucham. Nie przyjeżdżałbym, gdybym nie był szczery. Myślisz, że nie mam gdzie mieszkać? Być może. Przemyślałem to wszystko. Za całą tą sytuacją stoi Adam. Adam, totalnie cię odbiło. To jedyne logiczne rozwiązanie. To nie byłem ja, on jest jedynym podejrzanym. Ma klucze do domu, mógł wejść, zabrać kasę, odrzucić stringi. Ale co ty mi za głupoty opowiadasz? To jest jakieś zariactwo. Chcę, żebyś mi dał ostatnią szansę. Samo danie ostatniej szansy jest bez sensu. Musi przy okazji wyrzucić Adama ze swojego życia. No bo co to będzie za problem dla niego znowu w coś wkręcić, Maciusia? No dobra. Dzięki. Pogubiłam się. Kiedy zaczęłam spotykać się z Adamem, Maciek przedstawił mi swoją teorię. W dodatku był przekonujący, a z drugiej strony po co miałby kłamać? To pytanie akurat jest trochę bez sensu. Zawsze się znajdzie jakiś powód do kłamstwa, nie? A nawet jak się nie znajdzie, to czasami ludzie tak kłamią dla zabawy i to też jest jakiś powód. Sara zgodziła się na plan Maćka.
Czy Adam wpadnie w pułapkę? Wiesz co, my jedziemy z Maćkiem na weekend, także jak coś, to ja będę pod telefonem, nie? Gdyby coś się działo. Dobra. Postanowiliśmy jeszcze dać sobie drugą szansę, także... Dlatego jedziemy na weekend. Na razie. No to miłego weekendu wam życzę. Dzięki. Nie wierzyłem, że do niego wróciła. Po tym wszystkim, co zrobił? Chyba wszystkim, co ty zrobiłeś w jego imieniu. Nas nie oszukasz, patafianie. Sara i Maciek tak naprawdę nie wyjechali na weekend. Podejrzewają, że Adam pod ich nieobecność przyjdzie do mieszkania Sary. Chcą go złapać na gorącym uczynku. Ten psychopata musi wpaść naszą pułapkę. Tylko nie wiem kiedy. Siedzimy już tu 3 godziny. Nudzi mi się. To daj mi buziaka. Bardzo śmieszne. Jestem pewien, że tutaj przyjdzie. Patrz, ile czasu już straciliśmy. To chyba jednak nie jest plan idealny. A poza tym, po co to wszystko? Chciałeś ze mną spędzić czas? Przecież wiesz, po co to wszystko, żeby zdemaskować Adama i oczyścić dobre imię Maćku. No i oczywiście sprawiedliwość musi wygrać, bo bez sprawiedliwości to nie ma miłości. Nawet jeśli to nie ma sensu, to się rymuje, więc jest sens. O, dobra, wyłączmy 99% naszych mózgów i uznajmy, że niezauważenie ich jest normalne. Ale jak można ich nie usłyszeć? Przecież kiedy jest taka cisza w pomieszczeniu, to każdy najmniejszy ruch słychać. Adam, co ty tu robisz? Adam, przyłapany na gorącym uczynku, ucieka z mieszkania. Czy uda mu się uniknąć konfrontacji z Sarą i Maćkiem? Co ty wyprawiasz? Radzę się natychmiast przestać. A jeżeli nie, to co mi zrobisz? Sara, co ci mam powiedzieć? Zakochałem się w tobie. Od pierwszego dnia, jak się tutaj wprowadziłaś. I oczywiście zamiast do niej zagadać, to zrobiłeś to. Logiczne zagranie. Tylko nie istniałem dla ciebie. Nie zauważałaś mnie. Nie mogłem znieść tego, że spotykasz się z Maćkiem. Nie zauważacie, bo może nie dawałeś się zauważyć, co? Pomyślałeś o tym kiedyś? Dlatego to zrobiłem. To było proste. Miałem klucze do waszego mieszkania. To ja zabrałem te pieniądze. To ja puściłem ten film pornograficzny. I to ja podrzuciłem te stringi. Co to jest? Jakaś trucizna? Wiedziałem, że Sara nie pije kawy. To tylko ty miałeś zachorować. Ja w ogóle nie wiem, jak mogłem do tego dopuścić. To przez ciebie się wyprowadził mój poprzedni współlokator. Sara, ja szaleję za tobą. Ja nie mogłem znieść tego, że ty przebywasz tak długo z tym gościem cały czas. I postanowiłeś go otruć. Nie no, ten typ jest bardziej odklejony niż myślałem. Ale ty jesteś chory, ty się powinieneś leczyć. Przepraszam cię, wybacz mi, Sara. Nie, tylko jej. Idziemy. Sara i Maciek zawiadomili policję o wydarzeniach, jakie miały ostatnio miejsce. Adam został zatrzymany. Czeka na wyrok sądu. Kilka dni później Sara i Maciek, aby zapomnieć o tym, co się wydarzyło, wyjeżdżają na weekend. Na weekend? Po czymś takim to bym na tydzień co najmniej wyjechał. Chociaż nie było to aż tak mega posrane, no ale jednak Maciek prawie został otruty. Dziewczyna teraz wie, że musi bardziej ufać swoim uczuciom. A wy? Czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Mordo, jak własną kieszeń ich znam, czyli w ogóle. Nigdy nawet do niej nie zaglądam, serio, na oczy się nie znam nawet z moją kieszenią, bo tylko tam rękę wsadzam, żeby wyjąć telefon albo klucze. Nie wiem, jakie są jej uczucia, jakie są jej aspiracje, kim ona by chciała zostać w przyszłości. Nic o niej nie wiem, ale wiem jedno, wioho! Tu mogę was zapewnić, że jedną rzecz wiem, że ten odcinek właśnie dobiegł końca. Ej, Luwina, Luwina! Wow! Wow!